Gwarantuję Państwu, że ta rozmowa będzie najbarwniejsza ze względu nie na mnie rzecz jasna, tylko ze względu na siostry Konieczek. O czym chciałbym dzisiaj porozmawiać? Przede wszystkim o tym, że... A, o planerze, przepraszam, nie. Zanim merytoryka, najpierw planer. Ja zacytuję. Porażki zdarzają się każdemu. Jako sportowcy musimy się nim stawiać. Nie jestem tego typu facetem, co się tak łatwo poddaje. Kto to powiedział? Bartek Przedwojewski z... Głuchołaz. Głuchołaz czy Głuchołazów, ha? Głuchołazy. Głuchołazy. Bartek Przedwojewski. I czym się zajmuje Bartek Przedwojewski? Bieganiem. Bieganiem. Od góry. Ale coś was łączy tak naprawdę. Tak, łakam z drzewą, Atomic Vibes. Tak. Wow, tego nie chciałem poruszać, ale jeśli chcecie poruszyć temat Szkody? Atomic Vibes. Ze Szkody, tak, Bartek kiedyś biegał ze Szkody. Biegał, miał chyba nawet blachę na... Miał wy też chyba macie. Z Dawidem, naszym bratem właśnie się ścigali, pamiętam. Trochę tak kojarzę, bo my jesteśmy w podobnym wieku jak twój brat, właśnie, znaczy wasz brat, bo to 90? Jest wasz łącz, 92, no. Trzeci. Ja drugi, Bartek trzeci, a ty Aneta? Siódmy. O Jezus Maria, ty Alicja? Nie powiem. Dobra, a to można sprawdzić na www.domtel.pl. Na Wikipedia, RODO. Tutaj reklama wszystkich stron. RODO nie istnieje, dobra. To powiedział Bartek, to jest pierwszy cytat Paulo Coelho, mam tutaj kolejnego wielkiego mistrza. O czym pamiętacie? O błędach, a tu jest dużo błędów. A to jakbyś mogła, Alicja, przeczytać? Z przyjemnością przeczytam bezbłędnie. Ja mam ramkę, mów. Niezależnie od poziomu, pamiętajmy, że sport jest przygodą i doświadczeniem. Poznajemy ludzi, zwiedzamy miejsca i próbujemy nowych rzeczy. I uśmiechajcie się, ile tylko się da. To powiedział Szymon Bytniewski. Wczoraj, co zdobył medali na Mistrzostwach Polski, to powiem wam, szok. A znasz go? Szymona Bytniewskiego, kurka wodna, powiem ci, znam, aczkolwiek były momenty w czwartek, kiedy to zbyt dużo zjadł i stał obok nas, że wolałbym go nie znać. Nie chciałbym tego rozwijać, bo jest dość traumatyczne. Ostatni cytat pozwolę sobie sam przeczytać. Bo tu jest dużo błędów. Najszczęśliwsi ludzie nie mają wszystkiego, co najlepsze. Wykorzystują to, co mają w najlepszy sposób. To powiedziała medalistka Mistrzostw Polski, chciałby się też powiedzieć złota medalistka Mistrzostw Polski na 3000 metrów z przeszkodami, Aneta Konieczek. Dziewczyny, widzieliśmy się w sumie nie tak dawno, bo widzieliśmy się w Gorzowie podczas właśnie tutaj wspomnianych Mistrzostw Polski. Jakieś wspomnienia z tego Gorzowa, tytułem jeszcze informacyjnie, merytorycznie, Aneta pierwsza, Alicja trzecia, pomiędzy dziewczyny wtargnęła Kinga Króli, którą również pozdrawiamy. No dziewczyny, no co, deszczowy Gorzów, wy z tą wodą macie dużo do czynienia, jakieś najlepsze wspomnienie z Gorzowa to? Żabka 22.50. Nie chcę mówić bananek rzeczy, no bieg i tak dalej. Nie, właśnie po nie. Po prostu wydaje mi się, że to, że jesteśmy razem i jesteśmy w stanie sobie pomagać w taki sposób, że i się rozgrzewamy, nakręcamy się razem, zawsze jakieś tam żarciki na rozgrzewce wlecą i taki wzajemnie próbujemy się jakby rozluźnić. A ty jesteś negatywna podobno. No Alicja tak powiedziała. Ogólnie tak, nie że negatywna, tylko bardziej pesymistyczna bym powiedziała czasami, ale Alicja mnie tam zawsze tam skrytykuje, wyzwie i później już jest okej. I tak to działa. No. Dobrze, czyli wspieracie się. Tak wygląda wspieranie. A brat wspiera czasem? Brat tak, bardzo wspiera. On tutaj jest naszym chyba numer jeden fanem. On się tak stresuje, że szok. No on rano do mnie dzwoni, że czemu mamy biec na 9.30, jak mamy biec na rekord polski. Myślę, że się z nim pokłóciłam wtedy. No i ja w takim razie czekam na odpowiedź. Dlaczego? Nie. No, codziennie się nie biega rekord polski, nie? To trzeba wyjątkowo nadkręcić atmosferę. Nie, mi się wydaje, że moglibyśmy biegać po ten rekord, gdyby Alicja nie biegała na Diamentowej 4 dni wcześniej, to byłaby bardziej taka wypoczęta i wtedy można byłoby biegać. Byłoby szybciej. No. A tak chciałabyś ty być rekordzistką Polski, czy Alicja? Chciałabyś, żeby Alicja była? Ja chciałabym, żeby Alicja najpierw pobiegła ten rekord, a później ja mogę go poprawić. Bo ty jesteś w sumie młodsza, więc masz... Tak, niech ma najpierw, nie? Ma, niech się ucieszy. No ten rekord jest do poprawienia, kurka wodna, co? No 9.17 to jest takie w zasięgu, wydaje mi się, nie? Mamy 25 życiówki, także... No na razie musi być idealny dzień, nie? Pod ten bieg. Dzień konia. Ale jak ja na przykład biegałam 9.25, to ja na dwójce miałam 6.18 i mówię... Ale szkoda, że nie biegniemy szybciej, bo mi się tak dobrze biegło, nie? No, ja tak rzadko myślę, że jak biegnę, że mogłybyś lepiej. Ale no to właśnie jest taki bieg 1:5, nie? No dobra, dziewczyny, wy się motywujecie, mówicie, wspieracie. Wady już wasze znamy na zabawach biegowych, tego nie będziemy rozwijali. Bo właściwie to chciałem też merytorycznie porozmawiać, nie ukrywam. Bo
wczoraj rozmawiałem z zawodnikiem z Polonii Warszawa, który wyjeżdża do Stanów i kurczę, mówię, że wy jesteście dla mnie takim pierwszym przykładem lekkoatletów, znaczy nie jedynym i pewnie nie pierwszym, który właśnie tak naprawdę klan Konieczków, mogę odmienić, czy jest rodziną, która Dawid chyba zapoczątkował i wy w sumie elegancko się w to wpasowujecie, cała trójeczka w Stanach, czy warto było szaleć tak, czy polecacie, czy lepiej siedzieć w Polsce na studiach na UAM-ie, czy na ekonomicznym Poznaniu, jak wy to oceniacie z perspektywy lat, co prawda Alicja chyba cały czas urzęduje w Stanach. Chciałbym wasz tutaj kontekst, bo wielu zawodników pewnie się waha, a to wcale nie jest takie znowu straszne ani... That's a very good question. Bardzo ważne. Pleasure. Bardzo fajny wyjazd pod względem takim, że teraz mogę porozmawiać po angielsku bez problemu. To jest prawda. Ale jak się jedzie, trzeba po prostu mieć w tył głowy w to, że 2-3 lata dojdzie. Czasu potrzeba, żeby po prostu się rozwinąć, przyzwyczaić się do zmian. No to jest 360 stopni zakręt tak naprawdę i po prostu trzeba tak jakby przyzwyczaić czyli, się. Czyli, że taki zakręt? To ten, to rondo, to mówimy o rondzie teraz, jest, rondo, rondo. W drugą stronę, ale to źle, ale... Nie, jest w porządku, to pewnie będzie w planerze, w kolejnym planerze będzie, że... Nie było 180 stopni, bo 180 stopni by było prosta, a to było do, to nie było aż tak prosto. I apel do wszystkich matematyków. Robisz 360, to jesteś na samym miejscu. 90, 180. Dobra. Chodzi o to, że... No, wiadomo, że warto, tak? Warto, bo to wydłuża karierę, numer jeden. Po drugie, odchodzisz od rodziców, od portfela, bo sobie musisz sam poradzić tak naprawdę. Uczysz się o sobie, uczysz się życia tak naprawdę i nie jesteś rozpieszczany, bo jest naprawdę ciężko za granicą. Każdy myśli, że życie w Ameryce, tak? American Dream. Nie no, przecież my z Dawidem mieliśmy łóżko dwupiętrowe, bo nas nie było stać na dwa pokoje osobne, bo go wywalili, bo nie płacił na czas. No były takie historie, które naprawdę się zbliżyliśmy i dorośliśmy i po prostu szanujemy ludzi, szanujemy pracę i wszystko. No i przy tym wydłużyło tam nam karierę sportową na pewno i wydaje mi się, że tak samo u Anety, bo jakbyśmy nie wyjechali, to wydaje mi się, że tutaj byłoby troszeczkę krótsza chyba ta kariera, wydaje mi się, no bo bez sponsora ciężko, nie? A tam jednak uniwersytet wydłuża o 5 lat. No jednak umówmy się, że wsparcie uniwersyteckie w Stanach, a w Polsce to są dwa odmienne biegu. To jest o 360 stopni inna w ogóle sfera. Tak, dokładnie. Ja tutaj najlepszą decyzję, jaką podjęłam, to właśnie przenieść się do Oregonu, gdzie obecnie jest Klaudia Kazimierska. Naprawdę bardzo, bardzo fajna szkoła, wszystko oferują i bardzo idzie się rozwinąć. No i w sumie tak się stało, bo wtedy właśnie udało mi się zakwalifikować na igrzyska, dzięki temu, co tam oferowali. No teraz nie ukrywam, jest troszkę ciężko, bo ani sponsora, ani żadnego takiego wsparcia finansowego, no ale cały czas próbuję, może w końcu coś się uda. Obecnie moja siostra jest moim sponsorem. No. No. A i przegrywa, kurczę, z tobą. No i przegrywa przez to. No. A powiedzcie mi, no dobra, wiadomo, że American Dream to jest zwykle w filmach i tak dalej. Czy są jakieś wady takie faktyczne tego wyjazdu? Nie, zebranie dokumentów, nie wiem. Kiedyś pewnie wiza to było jeszcze trudniej, teraz jest pewnie łatwiej. Tak, bardzo, bardzo dużo takich spraw papierkowych, bardzo dużo dokumentów, pewno tłumaczeń. Stąd też planer. Tak, bardzo, bardzo w ogóle to jest kosztowny taki wyjazd, jeżeli chodzi o początek, bo... Tak, około 10 tysięcy, bo tak, wszystko trzeba przetłumaczyć, każde świadectwo. Bardzo dużo właśnie trzeba też zdawać maturę amerykańską. Ja akurat w Warszawie, ty nie wiem, gdzie zdawałaś. Alicja nie zdawała. Czy w ogóle zdawałaś? No i bardzo dobrze. Tak, jest, a później jak już jest na miejscu, to wydaje mi się, że pierwszy taki szok no to jest ten język, bo ja jak wyjeżdżałam, to miałam piątki, szóstki z angielskiego, myślałam, że umiem, a jak wylądowałam i ktoś coś do mnie powiedział, to po prostu mnie zatkało, bo nic nie rozumiałam. To jest właśnie katastrofa. Katastrofalne, że jak słuchasz amerykańskich piosenek i ja też myślę, że znam angielski, ale ja kompletnie nie. A jak trafiłem wiele lat temu na Bronx w Nowym Jorku, to ja miałem wrażenie, że mówimy dwoma innymi językami. No jest a umiecie tak mówić? Tak w taki właśnie sposób niezrozumiały, czy... Niezrozumiał, yeah. Ja umiem też, bla, 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 bla. Jak seplenie trochę, no. Nie, ale ta bariera językowa jest na początku taką przeszkodą, a później to wydaje mi się, że mi osobiście było troszkę po prostu samotnie, bo jak przeszłam do Oregonu, no to bez rodziny, też nie miałam jakiegoś takiego chłopaka, ani nic takiego, jakiegoś takiego, no wiesz, poważnego związku, czy coś, co by mnie tam trzymało po prostu. Dominik się spojrzał, trochę zainteresowany.
Także no troszkę samotnie się czułam momentami i też bez auta, więc nie jest tak łatwo, jak się wydaje. No trzeba sobie radzić. Już mówiłem dzisiaj, że najładniej to jest zawsze na Instagramie. Tak, no. Bo to zawsze... I w planerze, który po raz kolejny polecamy, planer. Planer, ale... Super wykonanie, nie? Tak, stron co prawda brakuje i są błędy. Chciałem tu jeszcze jakiegoś tutaj klasyka dołożyć. To widzę, że tu jest... czwarta wersja i pierwsza po polsku. Tu jest w ogóle... O, Ania Kiełbasińska. Nie ma nic piękniejszego w sporcie niż satysfakcja z tego, czego się dokonało, tego, co cię... W ty co umiesz się wierzy... czytać? Czasem. W co się wierzyło, z tego, na co się ciężko pracowało. Mówi Ania Kiełbasińska, która dobrze tańczy w ogóle. Tak? Tak mi się wydawało. No, ostatnio na godzinę. Nie wiem, nie byłyśmy w klubie. Umiesz? No, ja gdyby nie bieganie, to chciałam iść właśnie do szkoły tanecznej. No to jeszcze nic straconego w sumie. No i... To wy tam, ja tak czuję, tak trochę poza tematem, że wy na tym Atomic Vibes w Strzyżewie to trochę rządziłyście, takie mam poczucie. Ja unikałam. Wy byliście w sumie młode. Ja pomagałam rozpalić znisz olimpijskie na początku. Ja trzymałam to coś do piana party, żeby robić pianę z tatą. Generator? To mega odpowiedzialne fuchy wam zlecał. No tylko odpowiedzialne. Ja na bramkach stałam, dawałam te opaski. Kurna, od robota. Mamy już kończyć, panie Maćku. Dzięki. Dobrze. Aneta, Alicja. Bye. Czy czegoś wam możemy życzyć? Zdrowia, a reszta sama przyjdzie. Sponsora, o. Sponsora. Do sponsorów apelujemy, ale wiadomo w polskim sporcie jak ze sponsorami. Ciężej. Trudno. Trudno, stypendia klubowe, pamiętajcie o tym. No. A co u ciebie jeszcze, co tam? No dobrze, my byliśmy teraz weekendzik, byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Widziałam. No, tak. Widziałam cię. Fajne wywiady. Z wami. No. Z nami, oczywiście, tylko z nami. Z wami tylko, no o tym mówimy. De wywiad. Dobra, bo już nas wyzywają. De interview. Nara, cześć. Pozdrawiamy serdecznie. Strzyżewo przyjechało, kurczę, z Międzychodu.